Pielęgniarki i położne zrzeszone w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Radomiu spotkały się w Radomskim Teatrze, by wspólnie świętować Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Praca, choć trudna i odpowiedzialna, to, jak podkreślają pielęgniarki, daje wiele satysfakcji. Największą nagrodą w tej pracy jest uśmiech pacjenta i jego powrót do zdrowia. Jakie trzeba mieć predyspozycje? Bardzo wiele. Przede wszystkim empatia. Przede wszystkim chęć pracy na rzecz pacjentów. Przede wszystkim świadomość, iż to jest praca, która będzie wymagała ciągłego kształcenia się w zawodzie. Także dużo cierpliwości i trzeba być naprawdę zdrowym. Spotkanie w teatrze było okazją do podziękowań i wyróżnień. Od kilku lat Komisja Kształcenia przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych organizuje konkurs na kryształowy czepek. Temat tegorocznego konkursu: pielęgniarka i położna jako osobowość twórcza. Było bardzo pożądane, żeby pielęgniarka, która będzie zgłoszona do takiego konkursu, poza zwykłymi czynnościami, zwykłymi, czyli tymi wpisanymi w swoje kompetencje zgodnie z kwalifikacjami, zgodnie z zakresem pracy, robiła coś jeszcze ponad. Czyli coś, co może być jej pasją, przenosiła jeszcze na grunt zawodowy. Kapituła przyznała 3 kryształowe czepki. Otrzymały je Dorota Zarzycka, pielęgniarka z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Danuta Goguła ze Szpitala w Iłży i Ewa Banaszek ze Szpitala na Józefowie. Przyznano również wyróżnienia dla pielęgniarskiej kadry kierowniczej. Otrzymały je Beata Owczarek, Dorota Szczepanowska oraz Stanisława Struzik. W rejestrze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu zarejestrowanych jest około 5,5 tysiąca pielęgniarek, z czego 580 to położne.